Dzień dobry moi widzowie, witam serdecznie w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Mam nadzieję, że dzisiejszego odcinka da się słuchać. Co niektórym podobno, według nich, nie da się słuchać tego pierdolenia, więc jeżeli komuś się nie podoba, to niech nie słucha. Zawsze można sobie włączyć napisy albo przełączyć na inny kanał. Niejednokrotnie już powtarzałem, że jednemu podobają się brunetki, drugiemu blondynki, trzeciemu szatynki. I tak samo jest z moim kanałem. Ja wiem, że do każdego nie trafię, do każdego nie dotrę, każdemu nie musi się podobać. Jeżeli się komuś nie podoba, kliknij dalej. Są inne kanały, są inne ciekawsze rzeczy, inne strony. Jak ci się nie podoba mój kanał, oglądaj inne kanały z jakimiś głupotami, z gołymi dupami itp. itd. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, na razie pokazuję wam gołą podłogę, ze względu na to, że chcę wam coś pokazać, ale nie wiem jak zacząć. I chyba zacznę w ten sposób, że moja córka chodzi do przedszkola, do zerówki i ma teraz zajawkę na takie bajki typu Sezon na misia. Więc lecąc tym tokiem, u nas w pracy jest sezon też na misia. Tylko tym misiem, moi drodzy, jest znowu podnośnik do siuntki. Podnośnik C411, C355, C360, C363P. Oczywiście ktoś zaraz powie, że 40 miała inny podnośnik. Podnośnik był praktycznie ten sam, z tym, że na pokrywie podnośnika w przedniej części, centralnie po drugiej stronie rozdzielacza, była dźwignia. I teraz są dwie szkoły, bo ja osobiście za dzieciaka 40 pomykałem, ale tam już było to przerobione i to już nie działało tak jak powinno, bo tego nie było. Więc nie potrafię odpowiedzieć, czy to miało sens, czy nie. U teścia coś takiego było, ale temat tam był taki, że jedni mówili, że to się przełączało podnośnik na wywrot. Drudzy mówią, że tu się regulowało tą dźwignią szybkość przepływu oleju. Fakt faktem, na pokrywie jest strzałka, znaczy może nie strzałka, ale taka jakby część zegara, która pokazuje nam wzrost. Jest taki symbol na podnośniku, więc tutaj można by się tym sugerować, że coś takiego było. Więc ja tego tematu nie zgłębiałem. Wiem, że tu można zaślepić rozdzielacz, oczywiście też tu można w ten deseń przerobić. Czy to było lepsze rozwiązanie? 40, czy to było gorsze rozwiązanie w 40? Ja osobiście nie wiem i podejrzewam, że już takiej okazji do testowania, do prób miał nie będę, więc jeżeli ktoś testował i coś takiego ma, to fajnie jakby się wypowiedział. Można zawsze jakąś tą wiedzą się podzielić, ale komentarze typu, że sąsiad ma i coś tam, może lepiej zostawcie dla siebie, bo ja bym chciał naprawdę takie komentarze, ale użytkowników. Użytkowników, nie, że ja słyszałem, że ktoś tam coś tam, tylko że ja miałem, ja jeździłem, ja robiłem, ja widziałem, ja miałem i ja wiem. W ten deseń. To mnie interesuje najbardziej, moi drodzy, bo informacje, że jedna pani, jeden pan mi powiedzieli, że coś tam, to mnie naprawdę nie interesuje. I teraz ciekawa rzecz tu jest z ramionami, moi drodzy.
bo ja nie widziałem tego w wczorajszym podnośniku i powiem szczerze, nie widziałem już tego dawno. Zobaczcie, że tu ramię jest grube, a tu jest przewężenie. I w tym miejscu to przewężenie jest po to, że jak ramię pracuje nam góra-dół, żeby tu się mieściło, ono jest po prostu na tych frezach grubsze. I lewe, i prawe ma to samo, ze względu na to, że ramiona są uniwersalne. W C360 nie ma czegoś takiego jak ramię prawe i ramię lewe. One są identyczne, moi drodzy. I już Wam tutaj za chwilę wszystko też poopowiadam z tym podnośnikiem, co jest. I powiem Wam jedna jeszcze bardzo ważna awaria, może nietypowo związana z podnośnikiem, ale przez to, że podnośnik nie działa. Też Wam to dzisiaj w tym odcinku na pewno opowiem. Co mi się podoba w tym podnośniku jeszcze, że jest praktycznie w oryginale. Jedna blokada, druga blokada. To była blokada do całej pracy. Tu mamy dźwignię od wywrotu, widzicie? O, teraz ładnie będzie to widać. Widzicie? Opuszczamy. Ta dźwignia idzie do góry. I teraz, gdy pod... O, tylko że tu jest, u klienta już jest luz. O, zobaczcie tam. Nie wiem, czy to będzie widać. Może w jednym samym momencie. Patrzcie, ruszam dźwignią, a tam nic się nie dzieje. Tam wszystko ma luz. I ten luz trzeba zniwelować. I o. I teraz, gdy rozdzielacz podnosimy dźwignię do góry, wciskamy. O, widać? Widać, nie? Więc już się pobawię. Więc tak jak mówię, jedna blokada, druga blokada. Sprężyna, oryginalna nakrętka, wszystko jest tutaj jak najbardziej. Tu jeszcze jest nakrętka koronowa i jest też zabezpieczona. Oczywiście już nakrętka jest luźna. No tyle lat. Dźwignia od pracy pozycyjna siłowa też jest w oryginale, jeszcze z numerem katalogowym. Więc tutaj fajnie wszystko zachowane. Jeżeli chodzi o podnośnik, tu. Tutaj troszeczkę pracuje, ale nie ma tragedii. Ale zobaczcie, jak pracował, jakie luzy tu były na kostce, że aż tu jest wybity. Widać? O, widzicie? Aż tu jest wybity. Taki kostka miała luz. Następne. I najlepsze jest to, że klientowi mówimy, że ta kostka kosztuje tam 15-16 zł, trzeba ją wymienić. A klient na placu mówi: nie, ja ją jeszcze założę. Takie luzy miała, że już tam była wybita. Następna rzecz, zobaczcie. Podnośnik do regeneracji. Kulka mało nie wypadnie. Zobaczcie, jak ludzie dbają. To nie o to chodzi, że tutaj będę hejtował klienta, tylko po prostu, zobaczcie. Jak tym pracować? Wszędzie luzy. Wielu z Was, a szczególnie wielu grupowiczów, na tych grupach, z którymi współpracuję, na tych których grupach się udzielam, na tych grupach, na których jestem jakimś ekspertem, najbardziej zasłużonym członkiem. Nie mylcie członków. Nie w tym sensie, jeżeli komuś coś się przyjdzie od razu głupiego na myśl. Więc próbujecie wszystkie luzy minimalizować. Sfoźnie jak najciaśniejsze, żeby były dopracowane. Wszystkie luzy praktycznie zniwelować, usunąć każdy luz, każdy brak niedociągnięcia, żeby to wszystko było spasowane, wszystko było spasowane, żeby te luzy były usunięte. Żeby było ciasno, żeby nie było luzów pobocznych czy osiowych, żeby to wszystko było zniwelowane. Żeby te maszyny było można łatwo ustawić, a zobaczcie. Tutaj kulka chodzi dobry centymetr. Z drugiej strony, moi drodzy, pokażę Wam później, ale już tak to mam też ten śrubokręt Wery, tak, moi drodzy, Wera to jest śrubokręty Wery, bardzo dobre śrubokręty, jak ktoś wczoraj w filmie powiedział. I teraz zobaczcie. Tam jest dźwignia od
rusza od podnośnika. I o, poszło do góry, wcisnęło go, widzicie? O, ale dźwignia aż odbiła do dołu. Tu sprężyna, wszystko jest. O, widzicie? Przesunięta. I też gdzieś tam pewno będą luzy, skoro klient już to wymienił. Ale wymienił podnośnik też dlatego, że wszędzie się smarkało. Tu na ramionach delikatny wyciek, na drugim ramieniu też był wyciek, tam z podnośnika już tutaj olej widzicie, też był wyciek. Drugie ramię, już wam to odwracam wózek. Zobaczcie, drugie ramię. Tu już porozginane, rozpękiwane. Zobaczcie, kulka na bok pracuje, góra, dół. Zobaczcie, jak to wszystko tu pracuje. I teraz rozumiem, że jakieś wszystkie były stare półki, jakieś bronki ktoś zakładał, ale no nie wiem, co mam powiedzieć. Bezpieczeństwo siebie i swoich najbliższych też jest bardzo ważne. Tak jak widzicie, tu mamy wyciek, tu już się lało. Wystarczyło o-ringi wymienić. Tu mamy też wyciek. Tu przychodzi o-ring 34,3 na 4,6. Tu tak samo dwa i tam zewnętrzne. I teraz tak, te dwa o-ringi zewnętrzne po odkręceniu tej pokrywy, tamtej pokrywy wymienicie. Tamte środkowe trzeba rozprówać, tutaj podnośnik. Szczególnie tam. Tą śrubę tutaj od siłowej trzeba wykręcić i trzeba się pobawić. Ogólnie on tutaj w stanie, sam podnośnik nie jest tragiczny, ale problem jest inny, moi drodzy. Zobaczcie. Widać? Zobaczcie, tu i tu już leci. Czyli ktoś coś mówił, że tu nie pękają, bo pękają tu. Więc mamy drugi podnośnik w ciągu dwóch dni, w ciągu nawet 24 godzin, bo 24 godziny minęły, od jednego do drugiego. Też już wchodzi śrubokręt tu w rowek i on już się składa. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli tutaj się składa ten podnośnik. Dlaczego? Mówiłem po wczorajszym odcinku, że pękają, luzują się śruby, ale też problem polega na tym, że nie tylko luzowanie śrub, jako śrub, ale zrywanie się gwintów w skrzyni tylnego mostu, w obudowie tylnego mostu. Wyrywają się gwinty, to są gwinty M12, więc wyrywa to się z mostu. Często jest tak, że każdy próbuje dokręcić jak najmocniej, bo to trzeba dokręcić. No ale niestety gwinty, szlak trafia i gdzieś tam dokręca się, ale ta śruba już nie trzyma tak jak powinna, więc mamy strzała. I teraz ten podnośnik, moi drodzy, ja go to widzę, ja sobie nawet tutaj poziomicę już położyłem. On jest tak, tak i znowu jest tak. Zobaczcie. On już tu się zaczął składać znowu. I tu już nie ma przerwy. Tu. Cylinder sam w sobie jest delikatnie luźny, moi drodzy. Ja już go tutaj ruszałem. Śruba jedna jest luźna. Więc cylinder już pracował. I teraz, żeby było ciekawiej, to nie odsadziło tej tu części. Tylko już pęknięcie, zobaczcie. Szło po śrubie. Tu już to pęknięcie szło po śrubie do samej góry korpusu, jak i tutaj. Po prostu niedbalstwo. Ale ten podnośnik ma lata, moi drodzy. Nie mam tutaj żadnego symbolu na nim, nie ma nic. Nie chciałbym powiedzieć, że to jeszcze jest oryginał, bo na pewno oryginałem nie jest. Ale ramiona są jeszcze z Ursusa, więc
Jeżeli są ramiona z Ursusa, to trzeba powiedzieć sobie, że 30 lat mają na pewno, jak nie lepiej. Na cylindrze jest numer katalogowy jeszcze części, więc można się sugerować, że to jest oryginał. Chociaż, moi drodzy, powtarzam wam, bo niejednokrotnie gdzieś w internecie widzę, czytam, że jeżeli jest numer katalogowy na części, to jest oryginał. Nie, moi drodzy, nie działa to tak. Jeżeli jest numer katalogowy na części, wybity, odlany, nie wiem, wyryty, napisany, cokolwiek innego zrobione, jest to wyłącznie tylko po to, żeby daną część można było jak najszybciej i jak najprościej zunifikować, źle powiedziałem, zlokalizować, co to jest i do czego. A dlaczego? Powiedzmy, że mamy koło zębate do rozrządu, przykładowo. Mamy 5 różnych kół, wszystkie mają 20 zębów, ale różnią się delikatnie, powiedzmy, skosem, delikatnie otworem, o milimetr, o dwa, delikatny skosik, gdziekolwiek, co jeszcze można by powiedzieć, moi drodzy, delikatny skosik, delikatny skos, delikatny otwór, milimetr w tą, milimetr w tamtą, szerokość, milimetr wyższe, niższe. I to już dzięki temu numerowi na nim wybite pozwala nam zlokalizować dany element, do jakiego ciągnika, do jakiego traktora, do jakiej maszyny to przychodzi. Więc po to są właśnie te numery nabijane, czy wybijane, czy odlewane, żeby można było to ułatwić. Moi drodzy, i teraz sobie przejdziemy do jeszcze jednego tematu, ponieważ chciałem wam pokazać, dlaczego często się zdarza, że nie działa podnośnik. Nie działa ani wywrot, ani podnoszenie. Mamy tutaj napęd pompy hydraulicznej, a dokładnie dwa napędy. Jeden jest import, drugi jest Korus. Tu mam w elementach i teraz tak. W elementach przychodzi wspornik, wkładka i z drugiej strony wkładka. Tu pomiędzy jeszcze jest włożona podkładka, aby po zmontowaniu nałożyska igiełkowe, teraz tutaj podkładeczka, wkładka i bez podkładki zobaczcie, co się dzieje. O, do kołnierzy jak dojdą, robi się coś takiego i wtedy to łożysko może sobie pracować. Więc żeby ono nie pracowało, tu przychodzi podkładka, i po prostu jest takim dystansem dla obu łożysk, żeby je oddzielić. Więc teraz, jeżeli ktoś, moi drodzy, powiedział w internecie, że tu nie ma łożysk, czy powiedział bzdurę, czy skłamał, czy powiedział prawdę. Temat za chwilę wam rozwiążę. Więc tu przychodzą dwie wkładki z łożyskami K18, 22, 17, jeżeli dobrze pamiętam, w wsporniku. Do tego przychodzi wałek i koło. Koło, już nie raz mówiłem, że musicie zobaczyć, tu nie ma frezów, tu są frezy. Przychodzi w ten sposób na frezę. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego nie działa podnośnik? Moi drodzy, często jest tak, że te łożyska po 20-30 latach pracy, bo kiedyś pompy tyle wytrzymywały, zresztą może nie tyle, że tylko pompy, co hydraulika cała. Każdy myśli, że jak wymieni pompę, a nie będzie regenerował góry, to będzie wszystko chodziło tak, jak powinno. Nie, tak to nie działa, moi drodzy, i działać to nie będzie. Jeżeli robicie dół, trzeba przejrzeć górę, no bo tak jest, no takie są, moi drodzy, układy, że trzeba to po prostu posprawdzać, bo nie tylko to ma wpływ, ale i góra. Moi drodzy, dlaczego nie działa podnośnik? A zdarza się tak dlatego, że te łożyska siadają, ten wałek zaczyna chodzić z ukosa, zaczyna go tutaj bujać,
Jeżeli go zaczyna bujać, wchodzi tryb na tryb w tulei i zaczyna albo dochodzić do zmielenia go, albo w najgorszym przypadku do pęknięcia tego napędu. Jeszcze jest kwestia taka, że jak się łożysko rozsypuje, zaczynają być opiłki. Filtr już jest zapchany, bo uwierzcie mi, że 20% klientów wymienia pompę, a nie wymienia filtra. Kupuje pompę za 400 zł, a nie wymieni filtra za 15 czy 20. Od razu wam mówię, że to jest taki ten i tutaj się nie da tego oszukać. Więc w przypadku, gdy zaciągną opiłki przez filtr, który ma bypass, otwiera się, gdy jest zapchany, zaciągną opiłki na zawór, na pompę, pompę porysuje to pompę, ale dostanie się jeszcze na zawór i zacina zawór. Jeżeli zatnie zawór, szczególnie gdy zakładacie pompy wzmacniane i pompy o większej wydajności, tak trzeba tu mówić, zawór większy, większe maszyny, większe ciężary, bo niestety tak to jest, że podtrzymaj mi piwo, ja wam pokażę i to na 200 w górę, jak nie lepiej. Więc to oś tam się musi zacząć dziać, wytwarza się większe ciśnienie. Jeżeli wytwarza się większe ciśnienie, no to najsłabszy element puszcza. I wtedy, gdy u niej otworzy się zawór, pęka wspornik. I wracając do tematu, czy ktoś na grupie powiedział prawdę, że tu nie ma łożysk? Moi drodzy, po części i tak, i nie. Ja sobie to jeszcze porozkręcam i za chwilę do was wracam. I ja już to sobie, moi drodzy, rozebrałem. Tu mamy jeden trybik. Tu mamy drugi trybik. I teraz zagadka. Czy tam są łożyska, czy łożysk nie ma? Moi drodzy, są. Więc to, co klient powiedział, czy któryś komentujący, że tu nie ma łożysk, to musi jeszcze pożyć i się poduczyć. Widzicie? Tu jest łożysko. Z drugiej strony jest łożysko też. Więc jak najbardziej ten element jest ułożyskowany. Jest to spornik importowany. Made in India lub Bóg wie co. I łożyska, cholera wie, jak długo wytrzymają. Jeżeli chodzi o zębatki, trycki i te inne rzeczy, wytrzymuje, to nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o łożyska, zaryzykowałbym kupić od razu ze spornikiem nowe łożyska i wymienić. Jeżeli chodzi o kolorsa, moi drodzy, to nie ma tutaj typowych łożysk igiełkowych. Czyli łożysko igiełkowe K28, K1822. Tylko zobaczcie, tu jest łożysko założone SCE albo HK. HK, moi drodzy. Łożysko HK to jest coś takiego, w najprostszy sposób wam wytłumacząc, łożysko z bieżnią zewnętrzną. Jest to taka blacha ze stali łożyskowej, która powoduje nam to, że to łożysko nie kręci się po tej oto wkładce, po tej bieżni, tylko kręci się po swojej zewnętrznej części. Czyli łożysko HK. Łożysko HK jeszcze występuje z bieżnią też wewnętrzną, ale tutaj tej bieżni nie zastosowano, więc jest to łożysko tylko częściowe. Na potrzeby właśnie tutaj producenta, którym jest Korurs. I z tego, co zauważam, moi drodzy, ten spornik już jest inaczej zrobiony, ponieważ tu nie przychodzi wkładka. Widzicie? Tu nie ma wkładki. Widzicie? Tu grubość ścianki. Tak sobie to zróbmy. Cienizna. Tutaj jest grubiej. Ktoś tak to sobie wymyślił. I co mi się rzuca już w oczy? Na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale postaram się tutaj przyłożyć.
Poczekajcie, wyłapiemy ostrość. Na tym łożysku jest więcej wałeczków. Czyli siła przenoszona za pomocą igiełek łożyskowych jest mniejsza. O, przypadająca na każdą pojedynczą igiełkę. Tu powiedzmy mamy 20, tu mamy 20, tam powiedzmy mamy 22 igiełki. Ja nie liczyłem tego, tak sobie po prostu strzelam. Więc ta siła, którą przynosi każda igiełka, jest mniejsza. Ten nacisk na każdą igiełkę też jest mniejszy. Więc jest jakiś to plus. Czy to działa? Moi drodzy, to by trzeba porównywać w tych samych warunkach. Czyli ciągnik z jednym turem, drugi bez tura. W tych samych jednakowych ciągnikach i po prostu trzeba by to sprawdzić na przestrzeni lat. Jeden ciągnik ten sam, drugi taki sam i te same warunki. Jeden pracuje powiedzmy z pompą 32-litrową, tą najmniejszą, drugi 36, największy, później jest 40-litrowy. W tych samych pracach powiedzmy jakieś tam owijarki, jakieś tam rozrzutniki, cyklopy, siewniki, jakieś takie rzeczy, gdzie ta pompa i hydraulika pracuje i tu by trzeba to po prostu posprawdzać, czy jak to wygląda po czasie, nie tylko dwóch, trzech różnych klientów, tylko właśnie w jednakowych dane, żeby były jednakowe, o, w ten sposób. Moi drodzy, nie przeciągam, nie przedłużam, trzymta się, do następnego. Cześć.